W Olsztynie, Wałbrzychu i Białej Podlaskiej obradowały wojewódzkie konferencje PZPR. W Białej Podlaskiej przyjęto stanowisko w sprawie rolnictwa. Ponieważ w trakcie kampanii bardzo ostro zabrzmiały powszechnie opinie rolników o ich degradacji zawodowej w grze interesów ekonomicznych różnych grup w Polsce. Jako partia podzielamy te krytyczne opinie i chcemy ten krytycyzm wsi podlaskiej reprezentować. Chcemy to wraz z ZSL-em, naszym sojusznikiem, robić na tyle mocno i stanowczo, żeby nikt inny nie musiał się organizować dla obrony interesów rolnika. Stąd to odrębne stanowisko, w którym proponujemy, oprócz całej krytycznej oceny, proponujemy, by rząd w specjalnym trybie rozpatrzył problemy wszystkich województw tak zwanej ściany wschodniej, najbardziej zapóźnionych, o najbardziej uciążliwych warunkach produkcji rolnej, by rząd sformułował swoją specjalną regionalną politykę rolną w stosunku do tych terenów. Korzystając z wizyty w Białej Podlaskiej, odwiedziliśmy Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego, znany poza granicami województwa, z interesującej działalności. Najwięcej zapaleńców ma klub wideo. Są nimi głównie uczniowie dwóch bialskich liceów. Realizujemy filmy, niektóre na własne potrzeby, inne na potrzeby Komitetu Wojewódzkiego. Na przykład dzisiaj robimy film o naszym województwie, o inwestycjach ostatnich 2 lat. Działacze partyjni nie tylko przyciągają młodzież do siebie, przychodzą do nich do szkoły, wyjaśniają, tłumaczą i uczą się sami. Bo i od tych młodych też można się wiele nauczyć, głównie odwagi w stawianiu problemów. I jeszcze odwiedziny w największym kilkutysięcznym osiedlu mieszkaniowym, osiedlu młodych. Członkowie partii wystąpili tu z ciekawą inicjatywą. Powstała myśl na egzekutywie osiedlowej organizacji, ażeby zwrócić się do instancji miejskiej, instancji wojewódzkiej o pomoc w integracji wszystkich członków partii zamieszkałych na osiedlu, których mamy tu mieszka około 600. Nie mamy sprecyzowanego stanowiska co do tego, jak to będzie. Niemniej jednak wiemy już, że praca ta powinna się rozpocząć na osiedlu.